A to głos posłanki PiS-u cytowanej przez Fakt, która nie widzi kryzysu węglowego, bo jej zdaniem jest gorąco i nie trzeba palić węglem, więc się dziwi, o jakim kryzysie mówimy. A tak, o kryzysie energetycznym i podwyżkach z tym związanych mówi się w rządowej telewizji. Mówi się w kategoriach dobrych informacji. Dziś z rządu popłynęły same dobre informacje. Podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę dla odbiorców indywidualnych nie będzie wyższa niż 40%. Za pieniądze, które polscy podatnicy, czy chcą, czy nie, muszą rocznie płacić na TVP, można by wybudować rocznie ponad 200 oczyszczalni ścieków. Jakub Sobieniowski, Fakty.